Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj moim gościem jest Karol Gliwiński, trener trzecioligowego Stylonu Gorzów. Witam, trenerze. Witam, dzień dobry. Trenerze, Wasza wiosna była trochę inna niż pozostałych trzech lubuskich trzecioligowców, bo oni tamci walczyli o utrzymanie w trzeciej lidze, a Wyście już właściwie od pewnego momentu grali sobie na luziku, mając pewny awans. Czy to może mieć jakieś znaczenie, czy ten sezon trzeba oddzielić grubą kreską? Zupełnie inna historia. Znaczy, na pewno z tego sezonu możemy wyciągnąć wiele pozytywów i trzeba o tym pamiętać, no ale jesteśmy świadomi, że ten przeskok teraz z czwartej do trzeciej ligi, no to będzie i sportowo, i organizacyjnie dla naszego klubu na pewno duże wyzwanie. No i spodziewamy się, że ten sezon na pewno nie pójdzie tak gładko. Trenerze, ile mieliście przerwy w sumie? No niewiele. Około trzech tygodni, niecałych trzech tygodni przerwy było. Pan odpoczął, wyresetował się, jakiś wyjazd, jakiś odpoczynek? No tak, był krótki wyjazd, ale już nie ukrywam, że w głowie transfery, nie transfery, układanie nowego zespołu na nowy sezon, no to w tym okresie też mi doskwierało, że tak powiem. Rozumiem. Czyli nie można się, bez piłki żyć nie można, nawet na urlopie, prawda? No nie da się. Dokładnie. I bardzo dobrze. To też od kiedy macie zajęcia? Wróciliśmy 6 lipca, więc no taki mieliśmy miesiąc czasu, założyliśmy sobie okres przygotowawczy od 6 lipca do 6 sierpnia, gdzie gramy pierwszy mecz u siebie z Gwarkiem. To znaczy, że zmiany w składzie. Kto z zawodników, na których pan mógł liczyć wiosną, odszedł? No, paru zawodników. Duże zmiany były? Dużo zawodników odeszło? Dużo nie. Więcej pozyskaliśmy niż odeszło. No właśnie, kto odszedł z tych ważnych zawodników? No, z tych takich wiodących zawodników na pewno zabraknie z nami w tej rundzie Patryka Nideckiego. Czemu? Nie chciał? No, gdzieś tam po rozmowach, znalazł, że tak powiem, nie znalazł inny świat. Dokładnie, znalazł gdzieś inny kierunek. Mam nadzieję, że gdzieś jeszcze nasze drogi się zajdą. Nie rozstaliśmy się tak z Patrykiem, że nie tak zgodzie. Powiem, nie w zgodzie, a może, że gdzieś tam powiedzieliśmy sobie, że za pół roku chcielibyśmy wrócić do wspólnego tematu gry w Stylonie. Nie będzie z nami Takato Sakai, który gdzieś tam w tej drugiej rundzie u nas był i dosyć dużo grał. No to mówię, z takich materiałów. On nie chciał, czy wyście nie chcieli go? No my podziękowaliśmy, bo tutaj gdzieś ten próg za wysoki, zespołu, za wysoki były próg dla nawet niego. Nawet nie to, że próg, ale spoza Unii zawodników w trzeciej lidze może być na boisku tylko jeden, więc no też nie chcieliśmy gdzieś generować niepotrzebnych kosztów. Jasne. Więc dlatego gdzieś się rozstaliśmy. A pozyskaliśmy... Właśnie, kogo pozyskaliście? No bo transfery są bardzo ciekawe. No myślę, że ciekawe i dla zawodników, którzy do nas przyszli, i przede wszystkim dla kibiców, bo no, nazwisko na pewno Emila Drozdowicza tutaj wywołało dużą wrzawę i to widać po mediach społecznościowych. W końcu zawodnik, który strzelał tych bramek w Ekstraklasie i w pierwszej lidze, w drugiej, w trzeciej. Tak, no kibice jeszcze wie, co pamiętają, robić z piłką. Tak, kibice jeszcze pamiętają, jak Emil strzelał bramki na zapleczu Ekstraklasy w barwach Stylonu Gorzów, więc tutaj myślę, że jest to dla nas tak naprawdę strzał. Ciężko było Emila pozyskać? No nie powiem, te... Pograł też w trzeciej lidze, prawda? Tak. Przyszedł do nas teraz z drugiej ligi, ale no te gdzieś tam rozmowy trwały dość długo. Już zimą gdzieś tam zaczynaliśmy powoli, wstępnie rozmawiać z Emilem. No trwało to dosyć długo, ale jak dla nas na szczęście udało się, że Emil tutaj do nas wrócił. No i Olaf Nowak, też ciekawe nazwisko. Tak. Chłopak, który gdzieś błysnął przez moment w Ekstraklasie, potem gdzieś zniknął. No, on ma się tu odbudować w Stylonie? No na pewno, bo to jest jeszcze młody chłopak, 24 lata. To jeszcze wiek, tak, wiek więc, piłkarski bardzo dobry. Tak, więc jeszcze ma kupę lat grania przed sobą. No miał świetny sezon w Ekstraklasie, gdzie strzelił 6-7 bramek. Tak. Pokazał się z dobrej strony. Tak, jako młodzieżowiec wtedy, więc gdzieś później ta kariera lekko się załamała, ale my tutaj w nim widzimy naprawdę bardzo duży potencjał i widać, że ten chłopak no ma ciąg na bramkę, bardzo wysokie umiejętności i liczymy, że tutaj w Stylonie znowu wróci na te dobre piłkarskie wody. Pozyskaliście też ciekawego zawodnika z Kariny Gubin. Tak, Cykan Poniedziałek. Łatwo było, bo to jest też obiecujący bardzo zawodnik. No tak, chłopak z regionu, z Zielonej Góry. No gdzieś ja z Cyprianem nieraz się, że tak powiem, spotykaliśmy na boisku jeszcze w czasach Centralnej Ligi Juniorów, jak grał w Zielonej Górze, czy później w Śląsku Wrocław. Więc ja Cypriana gdzieś tam dobrze z boiska kojarzę. W sumie z Cypkiem tutaj bardzo szybko doszliśmy do porozumienia, kluby też między sobą szybko doszły do porozumienia. Właśnie, że go Gubin tak chętnie puścił?
Znaczy, no chętnie, niechętnie. Sztuka tam, negocjacji, trenerze? Tak, można tak powiedzieć, naszych władz, sztuka negocjacji i udało się dopiąć ten transfer. Myślę, że też fajnie, bo młody chłopak z regionu i taki ograny już też na tym poziomie trzeciej ligi. Jeszcze ktoś, trenerze, z takich zawodników, którzy mogliby tutaj coś pokazać? No mamy jeszcze 3-4 zawodników, którzy już, mówię, 99% zostaną z nami, ale jeszcze nie jest to oficjalnie dopięte, więc mówię, na dniach to wszystko powinno zostać sfinalizowane. Już też oficjalnie podaliśmy Szymon Pająk, który przyszedł do nas też z przeszłością nawet występów w drugiej lidze. Też ciągle młody chłopak, więc myślę, że te transfery tutaj... Ja naprawdę jestem bardzo zadowolony z kształtu tego zespołu, jak na tą chwilę wygląda. Właśnie, biorąc pod uwagę to, co pan mówi, to zupełnie fajna sprawa. No, dużo nie odeszło zawodników kluczowych, a przyszli ciekawi zawodnicy i w takim razie jakie plany, trenerze? Co szefostwo klubu mówi? No, z takimi zawodnikami to tam nie ma jakiejś paniki w dole tabeli, tylko środek co najmniej albo góra. Zresztą powiem tak, no, jak się obserwuje media społecznościowe zespołów z trzeciej ligi, to każdy się zbroi, że tak powiem, naprawdę. No, teraz Polonia Nysa zakontraktowała zawodnika z przeszłością ekstraklasową jeszcze nie tak dawno, więc mówię, no, to, że my tutaj poczyniliśmy naprawdę fajne ruchy transferowe, to nie znaczy, że inne zespoły tak śpią albo się rozsprzedają. Cel jest oczywisty, no, musimy się utrzymać w tym sezonie w tej lidze. Chcielibyśmy zrobić to szybciej niż do ostatnich kolejek. No, a jak będzie, no to myślę, że będzie bardzo ważny ten początek. Czyli trzeba nazbierać punktów jesienią, żeby mieć spokojną wiosnę i nie denerwować się. No tak, w jesienią mamy jeden mecz więcej u siebie. Liczymy, że ten stadion tutaj u nas w Gorzowie będzie taką twierdzą i będziemy tutaj zdobywać głównie punkty, więc myślę, że ta jesień będzie naprawdę bardzo ważna. Zaczynacie z mocnym gwarkiem, prawda, u siebie. No też, wiadomo, trzeba zwyciężyć, żeby dobrze zacząć, bo to początek zawsze się liczy. Gwarek dość silny zespół, który potrafi grać na wyjazdach. No tak, Gwarek, zespół, który już od długich lat jest tutaj w trzeciej lidze. Na pewno zespół dobrze zorganizowany, na pewno zespół, który w tych realiach trzeciej ligi potrafi się odnaleźć. Chociaż też do końca gdzieś tam z małymi problemami w tamtym sezonie. Tak, miał taki dołek. Mieli moment taki, że byli gdzieś blisko strefy spadkowej, wygrzebali się, że tak powiem, i te dwie, trzy ostatnie kolejki w spokoju grali. No, ale myślę, że dla nas fajne otwarcie, szczególnie, że tu u siebie. Później jedziemy mecz dla kibiców, myślę, bardzo fajny na rezerwy Chrobrego Głogów, zaprzyjaźniony klub. Jest szansa, że zagramy tam na głównej płycie, więc mówię, początek naprawdę jak dla nas bardzo fajny. No bo trenerze, patrząc na tą ligę, na skład tej ligi, to biorąc pod uwagę sezon, który się skończył, gdzie była walka o utrzymanie naprawdę zażarta i tam różnice punktowe bardzo małe, to teraz doszły ciekawe drużyny, jak pan sam mówi, Polonia Nysa się wzmocniła, Chrobry drugi, Raków drugi, to są mocne ekipy, czyli zapowiada się bardzo ciekawa jesień. No tak, wydaje mi się, że ta trzecia liga w tym sezonie na pewno nie będzie słabsza niż w tamtym. Raków podobno z bardzo dużymi ambicjami, żeby jeszcze wyżej, że tak powiem, krok po kroku zrobić, więc mówię, no są tutaj rezerwy jeszcze Górnika Zabrze, rezerwy Miedzi Legnica, teraz Chrobrego. No ta liga naprawdę będzie bardzo ciekawa i myślę, że będzie dużo takich wyników, których się nikt nie spodziewa. Mamy 4 drużyny lubuskie. Pierwszy raz od niepamiętnych czasów. Oczywiście lepiej byłoby, gdyby jedna była w centralnej, a 3 w trzeciej lidze. Podobno od tamtego sezonu trzecia liga została uznana ligą centralną, więc... Tak, w wszystkich statystykach jest uznana. Tak. Natomiast, trenerze, będzie wam łatwiej, prawda? Bo trochę mniej wyjazdów na siłą rzeczy. No na pewno, no i buduje się gdzieś obraz tej lubuskiej piłki tak powoli, bo jesteśmy chyba na tą chwilę, o ile dobrze kojarzę, drugim, jeśli chodzi w tej lidze, w tym makroregionie, najliczniejszym województwem, więc to jest super, bo... W ogóle niespodziewanie można powiedzieć. Tak, jeszcze 2-3 lata temu to był jeden zespół. I non-stop się rotowały te zespoły, czasami dwa, ale dwa spadały, więc naprawdę myślę, że tutaj w końcu lubuskie nie ma się czego wstydzić. Można powiedzieć, trenerze, że ten rok jest dla was na razie bardzo dobry, bo najpierw awans, potem świętowanie z okazji 75-lecia klubu, bardzo fajna impreza, mecz wspomnień, no ale to trzeba powiedzieć tak chyba, koniec zabawy, prawda? Zaczynamy ciężką pracę i tutaj nie ma zmiłuj się. No nie ma zmiłuj się i spodziewamy się tego, że nie będzie łatwo, że na pewno te mecze będą wyglądały zupełnie inaczej niż w czwartej lidze. Chociaż tak jak gdzieś tam wcześniej wspominałem, my nie chcemy zmieniać swojego DNA, nie chcemy zmieniać swojego stylu, chcemy gdzieś być zespołem utrzymującym się przy piłce, takim, który przejmuje inicjatywę w meczu i mam nadzieję, że to nam da upragniony sukces w tej trzeciej lidze. Czyli robicie swoje?
Tak, robimy swoje, jakby mówię, to, że jest na pewno przeskok sportowy, nie zmienia naszego jakby filozofii klubu, mojej filozofii, tak jakbym chciał, żeby mój zespół wyglądał i prezentował się na boisku. Jakby cały czas idziemy drogą, którą założyliśmy sobie przed sezonem. Jest to na pewno filozofia taka długoplanowa i chcielibyśmy, żeby też ona się skończyła wyżej nawet niż trzecia liga. Pięknie. No pięknie, na pewno nie w pierwszym sezonie. Trzeba marzyć, trenerze. Nikt nie zabrania takich rzeczy. Dokładnie. Byłoby znakomicie. Trenerze, a co z młodymi ludźmi, zawodnikami? Wprowadzacie ich regularnie? Mają szansę, żeby w trzeciej lidze się pokazać? Tak, myślę, że tak. No co sezon, już od paru lat co sezon są wprowadzani, myślę, że bardzo tak stopniowo i rozsądnie tutaj, nieważne przez którego trenera, czy wcześniej Kamil Michniewicz, czy potem Krzysiu Kaszmarczyk, teraz przeze mnie, myślę, że to wszystko jest tak robione z głową i ci chłopcy z Akademii widzą, że mają szansę grać w zespole, nieważne na jakim poziomie, no to tak jak mówię, na pewno chcielibyśmy, żeby ci młodzieżowcy, przede wszystkim wychowankowie naszego klubu i wychowankowie Akademii, czy Akademickiego Liceum Mistrzostwa Sportowego grali w tym zespole. A to ten, że w oparciu o drugi zespół, który chyba awansował, dobrze mówię, do okręgówki? Nie udało się. Kolejny sezon nie udało się. Kurczę, i zostajemy w A-klasie. No bo Lechia na przykład ma takie coś, że ma drugą drużynę w czwartej lidze, bardzo wysokiej lidze, czyli wy czerpiecie z Ligi Juniorów chłopaków. No tak, głównie z Ligi Juniorów, z Ligi Makroregionalnej, chociaż też no, nie ukrywamy, że chcielibyśmy zrobić w końcu ten awans do okręgówki rezerwami naszymi. Trenerze, kto pana zdaniem awansuje do drugiej ligi z tej grupy? Nie wiem, Ślęza, która od lat puka i ciągle nie może się dopukać, Raków drugi, Polonia Bytom. No, wydaje mi się, że Polonia Bytom będzie bardzo mocnym zespołem, widać po wzmocnieniach i po ich sparingach, że dobrze się prezentują. Myślę, że ten Raków, który wchodzi, też będzie mocnym zespołem, Odra Wodzisław. Ślęza pewnie będzie jak zawsze wysoko, bo to jest zespół, który zawsze gdzieś kończy w pierwszej piątce, ale nie wiem, czy to będzie zespół, który będzie się bił o awans. Już pewnie ten terminarz pan dokładnie przepracował. Kiedy najbliższe derby? Będzie tych derbów parę. Tak, derby miasta na sam koniec, bo sam koniec. Przedostatnia kolejka w sezonie to Gubin? Mamy z Wartą. Wyjazd czy u siebie, trenerze? Wyjazd i Lechię mamy bodajże u siebie. Tak. Czyli tak. Układ taki dość, układ jest okay. Dość ciekawy. Trenerze, czego panu na koniec życzyć? Wiadomo, braku kontuzji, zdobywania punktów, spokoju, no i tego perspektywicznego myślenia o tej drugiej lidze w przyszłości. No to na pewno i myślę, żeby się nic nie zmieniało życiowo, tak jak teraz jest wszystko naprawdę na dobrej drodze. I tego panu życzymy. Dziękuję serdecznie, trenerze. No i trzymamy kciuki za Stilon oczywiście i oby drużyna zwyciężała i nawiązała do znakomitych przecież tradycji. Jasne. Dziękuję ślicznie. Do widzenia.